Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Coral Island. Czas na nasze kolejne kroki, słuchajcie. Dobra, czy ja mogę? To musimy podlać. Weźmy sobie naszą doniczkę. Doniczkę, może konewkę, dziewczyno, konewkę. Podlewamy. Ja wiem, że ten nasz strach na wróble teraz to tak trochę mija się z celem. Ale jak tylko skończymy te plony, bo myślę, że nawet jeżeli kupimy jakieś nasiona dzisiaj, to ich dzisiaj nie posadzimy, posadzimy je jutro. Dzięki temu będziemy mogli trochę przeorganizować to nasze miejsce. Dobrze, zaczynamy klasycznie, więc pójdźmy sobie na dół. Jedna rzecz. Bo są rzeczy, które są tutaj otwarte. Ten jest od 9 też. Sklep z meblami też jest od 9. A ci tutaj są. No dobra. Zobaczymy, co uda nam się dzisiaj ogarnąć. Zwierzaczki. Co, nie moglibyśmy zejść na plażę i zobaczyć, czy będą jakieś muszelki na przykład do zebrania, co nie? Gdzie? Tędy. To zawsze u sama można, o, grzybek. Można potem sprzedać w razie czego, tam jest drugi. O. Trochę zużyjemy energii na to, co tu się dzieje, ale to... O, też żeśmy dostali wodorosta. Fajnie, fajnie. Te plamy oleju, ale tu gdzieś była jeszcze wyspa. Właśnie. Czyli na tej wyspie coś mamy? No to tylko śmieci to. To na razie nie. Weźmy jeszcze na prawą stronę kawałeczek, już z 9:30, może jak ten czas w tej grze leci. Wiem, że mogłabym go spowolnić. Może to jest jakiś pomysł, tylko czy... Aha, wcale nie zauważyłam, robaczka. Tylko czy starczy nam energii? Czy jakby to ma sens, wiecie? O! Aj, myślę, że pospaceruję do domu przez miasto. Muszę zatrzymać się w bibliotece. No dobrze, moja droga, brzmi jak plan. Tu myślę, już też raczej nie będzie specjalnych ekstrawaganckich rzeczy. Dobra, możemy iść do sklepu w takim razie. W sumie możemy iść tędy. O, i chyć na górę. W jakim jesteśmy miejscu? Tu jest w ogóle opuszczona willa. Ej, nie byliśmy w niej jeszcze. Czy możemy do niej wejść? Jest zamknięta. Tu jest jakiś nagrobek w ogóle, patrzcie. Nemo! Okej. Mam nadzieję, że to był nagrobek złotej rybki. Pine Sphinx. Też nowy. Dobrze, będzie do muzeum. Takie rzeczy to ja lubię przy okazji, że tak powiem, pozałatwiać. Idziemy i teraz chyba powinniśmy się udać jeszcze
Jeszcze do góry. Dobra, możemy wyjść tu i dalej prosto. Do sklepu wrócimy. Spokojna wasza rozczochrana. Dzisiaj się poszwędamy troszkę po mieście, żebyśmy mogli też pozaliczyć nasze zadanka. Cześć. Cześć, Pablo. Że próbuję wyperswadować mojemu kuzynowi rozwinięcie swojego biznesu. Może mogliby dodać karaoke. Wybieraliby ludzie piosenki i śpiewali razem. Ale niestety ciągle zbywają moje propozycje i widzą potencjału, jak myślę. O, szkoda. Karaoke, świetna sprawa. Proszę. To co tam dla mnie masz? Idziemy do Blacksmitha. W ogóle nie zwróciłam uwagi, ja nie, chyba po 10 czy po 20 się płaci za otwarcie. 20. Golden Carries. Co to w ogóle jest? Dzbanek. Statuetka. Dzbanek. I Silver Sandal. No dobrze. Czyli mamy dużo rzeczy. A, pogadajmy jeszcze z nim. To jest sympatyczny. Rafael. Zupgrade'ować ci narzędzie. No na razie nie mamy niestety sztabek, mój drogi, żebyś mógł to dla nas wykonać. Bo nie mamy jedzenia, żeby iść do kopalni. O Jezu, to zarządzanie. Zarządzanie moimi postaćkami nie jest takie proste. Dobrze, teraz tak. Zróbmy donate'a w muzeum, bo wydaje mi się, że będziemy mogli sprzedać ten jeden dzbanek u sama. To zawsze będzie dodatkowa gotówka. O ile on go od nas kupi, oczywiście. Dać. Widocznie już żeśmy zdonatowali go wcześniej. A donated. No dobra, to też będzie na sprzedaż. I jeszcze jedno, żeby mieć nagrodę. Ale będzie świetnie. Jeszcze jedną rzecz sprawdzimy w inwentarzu, zanim pójdę do sklepu, słuchajcie. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To też. O, jest jeden skrap. Spoko. To też. O, syrop nie, bo to jest do offeringu potrzebne. Czyli te rzeczy możemy stąd sprzedać. No. Tak to potrzymamy. No to lecimy do sama. Panie Samie. Co tam masz dla nas dobrego dzisiaj? Masz otwarte. O, jest coś na tablicy. Co możemy? Mamy tego kwiatka. Oczywiście, że akceptujemy. 20 punktów dostaniemy. Subcio. Może uda się to jeszcze dzisiaj zanieść, bo tam nie ma godzin, nie? Sprawdźmy. Shop. Nie, mogę mu sprzedać tylko shiitake. No dobra. To będę musiała wrzucić do skrzyni. Nawóz, grass starter. Chleb. Za 50. Nie. Dobra, może byśmy wzięli 10 dni. Czekajcie, wyjdźmy zobaczyć kalendarz. W ogóle gdzieś można było kupić kalendarz. Nie wiem, czy nie w tym sklepie z meblami właśnie, czy coś. Przydałby się. Tak, mamy jeszcze 2 tygodnie. Dobra. Mamy 2 tygodnie, to w takim razie spróbujemy... Spróbujemy sobie tutaj kupić trochę nasion. Kupmy 5 tego. No dobra, może być po 6, nie będzie. Lepsza liczba. I ziemniory.
No dobrze. Myślę, że starczy. Nie chcę też jakby wydać wszystkiego, bo nie wiem, ile będzie kosztował mnie piec, a pewnie już i tak mnie na niego nie stać. I w takim razie pójdziemy sobie na górę i pójdziemy najpierw do tego sklepu z meblami. Czy to można tam załatwić? O, czekajcie. Żuczek, nowy żuczek. A, będzie do muzeum w sam raz. Major przyszedł do biblioteki pewnego dnia i powiedział, że ta firma odwiertnicza sprowadza się do miasta, przenosi się do miasta. Okay. Socket i pan. Coral Shopping. Czekajcie, a co to jest? Potrzebujesz większego domu, żeby pomieścić te rzeczy. Aha. Jakieś maszyny. Macie brudno. Okej. Okay. To wam pogadamy. Cześć, Jim. Natura jest bardzo dająca. Jest masa jedzenia w lesie. I dookoła jeziora. Chyba nam się tu zbadzili. Wygląda jakby dwójka tu stała. Shopkeeper. Buy outdoor decor, buy indoor decor. Aha, czyli mamy dekoracje. No, dekoracje nie bardzo nas urządzają w tej chwili. Cabin Fireplace, ale fajne rzeczorki. Można kupić łóżka. Wow, patrzcie, różne style są. To jest taka chatka drewniana. Tu jest bardziej plażowy wystrój. A tu jest basic. Ale o, kalendarz. Kurde, kalendarz. Czyli nie trzeba by biegać nam do miasta. Tak myślę, tylko wystarczyłoby podejść, ale aż 400. Cozen Style, Cabin Wood, no dobra. Nie, sprawdźmy najpierw, jeżeli nie kupimy dzisiaj pieca, to kupimy sobie kalendarz. Ale zależałoby mi na tym, żeby sprawdzić, czy ten piec można kupić. Mimo wszystko, byłoby super. Z laboratorium, a my się chcemy udać tu. Znajdziemy kwiatuszka. A właśnie, czekajcie, bo jeszcze jedna rzecz. Jesteśmy obok tego, to pójdziemy do muzeum oddać tego robaczka, to będziemy mieli ten kolejny jakby punkt, kolejną nagrodę. No tak przy okazji po prostu. Idziemy na górę, już jest 15.30, musimy się sprężać ogólnie. Bo Carpenter też jest chyba do tylko i wyłącznie do 17. Proszę bardzo, robimy donate'a. Aż dwie nagrody. O, dostaliśmy ory i kelpy znowu. No spoko. Już mamy 30, czyli jeszcze 20 elementów nam brakuje, żeby móc coś wykonać. Grzybek na środku drogi. Ale jak to nie tu? Przecież tu jest ten. O nie, ci są zamknięci. Jak tam ekwipunek? Ekwipunek jest full, więc grzybka nie weźmiemy. Idziemy do domku. Poodkładać i posprzedawać rzeczorki. I mamy jeszcze trochę energii. Ogólnie. Musimy iść tędy w sumie. I może posprzątamy po prostu w naszej, na naszej działce. Tym się dzisiaj zajmiemy, bo
Jak dawno. Czekajcie, czy ja muszę wyrzucić? Ja to muszę mieć w łapce. Ja to muszę wyrzucić, tak? Znaczy, muszę mieć koło też przy sobie. Sposób. No dobra. Nie to. Tu oddajemy to. Dorzucamy kwiatuszka. Te rzeczy idą na sprzedaż. Możemy odłożyć to, to, to. No i teraz zobaczymy chwilę prawdy, ile za to dostaniemy wszystko. Co? Tu sobie to możemy tak, możemy ściąć to drzewko. W sumie to jeszcze nie są największe drzewa. Powinnam je akurat ścinać. Zróbmy to tak. No, czy ja mogę cię przestawić? Mogę cię przestawić? No. Makeshift. No, podnoszę i co? Aha, dobra, w ten sposób. Bo tu chcemy mieć płotek. Więc zależałoby mi na tym, żeby mieć jakby dookoła niego zaorane. Mniej więcej w ten sposób się to da zrobić. Kolejna skrzynia. Nas też energię kosztuje, więc możemy to zrobić dzisiaj. Będziemy mieli, delikatnie mówiąc, z głowy. O. Dobra, i teraz możemy to w sumie posadzić. Na razie posadzimy jak leci. Ziemniaczki. Proszę bardzo. I teraz sobie weźmiemy, od razu podlejemy. Niech rosną. Dzięki temu będziemy już jeden dzień do przodu. Jak się tutaj wyhoduje to, to sobie zrobimy ścieżkę. Diabsiu! Quest zrobiony. Super. Ja bym chciała zobaczyć te, które są niezrobione. O. I mamy jedną peonię wziąć. Zapomniałam. Deadline 4 dni. Więc musimy jedną peonię zabrać ze sobą jutro, koniecznie. To tak, to zostawiamy. O nie! Ja wszystkie sprzedałam! O nie! Nie zrobimy zadania. Czemu mi się zdawało, że ja je wszystkie mam? Ja je zostawiłam, a ja te kwiatki sprzedałam. Najgorzej po prostu, najgorzej. Zła jestem teraz, słuchajcie. Zła jestem jak osa.
jeszcze złowić co nieco z naszą energią. Przynajmniej spróbować złowić co nieco. No, coraz bliżej. Mamy to. Crayfish. Taką już mieliśmy, więc możemy ją sprzedać. Skrabik. Chyba. Widzę, że 20 punktów zużywa nam na łowieniu rybek. To jest plakat. Śmieci jeszcze lepiej. Będę mieli coś blisko. Zarzucone. Jest to 3:30, więc myślę, że takie prawie, że ostatnie podrygi. Mamy shrimpa. Dobrze. Sprawdźmy tak dla pewności, ale on też jest zdonatowany, także możemy śmiało jedno i drugie sprzedać. Odłożyć tu. Odłożyć wędkę i śmiećki. Możemy jeszcze przeczyścić korytarz tu na przykład. O. Trochę. Kamienia zebrać. Już jest północ. Pół do w sumie pierwszej. Idziemy. Na podsumowanie dnia, moi drodzy. Idź do łóżeczka. O, teraz mamy piec. Czyli po farmingu udało nam się odblokować. Okej. Okay. Zostaliśmy 250 monetek, więc spoko. Ciekawa jestem bardzo, co nam będzie potrzebne, żeby ten piec wybudować. Mam nadzieję, że nas będzie na to stać. Na pewno sobie na to zerkniemy już na następny odcinek, bo no, chciałabym coś ugotować. Zastanawiam się, czy ta peonia wyrośnie. Nie wiem, ile dni jest potrzebnych na jej wyrośnięcie. Myślę, że minimum 4. Co jest trochę łamiące, bo nie zrobimy zadania. A raczej też jej nigdzie nie kupimy. Niemniej sprawdzimy sobie w sklepie, jak wyglądają nasiona i czy uda nam się jeszcze coś z tego odratować. Dobrze, moi drodzy. Dzięki bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle czekam na wszystkie Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnej części. See ya!